poszukujesz dobrego markowego termometru, ale przede wszystkim takiego, który w 100% spełni wymagania ustawy F-gazowej, mamy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Termometr, który dzisiaj Wam zaprezentuję, to termometr szwajcarskiego producenta Revco. Cieszy się bardzo wysoką jakością. Jakie są jego największe plusy? Jeśli poszukujesz termometru do ustawy F-gazowej, to ten termometr nie tylko ma pomiar temperatury od minus 50 do 300 stopni Celsjusza, ale również od minus 20 do 150 stopni Celsjusza. Jego dokładność to 1 stopień. Jest to główne wymaganie ustawy F-gazowej i każdy kontroler będzie to sprawdzał, czy Wasz termometr spełnia to wymaganie. Wymagania ustawy to jedno, ale druga sprawa, że termometr jest bardzo fajny w działaniu. Jego podstawowe funkcje to, najpierw może powiem o czujnikach. Są tutaj dwa czujniki. Jeden jest wbudowany i jeśli chodzi o ten wbudowany, to wyciągamy go w ten sposób i automatycznie przy wyciągnięciu tego czujnika termometr nam się włącza. I mamy również drugi czujnik na kablu, który wpinamy w tym miejscu w termometr. I teraz w momencie, jak wepniemy ten czujnik, to od razu możecie zobaczyć, że na termometrze wyświetla się informacja out, czyli znaczy to, że mamy podpięty czujnik zewnętrzny. W momencie, jak wypniemy ten czujnik, jest też sygnał dźwiękowy, że jest zmiana, termometr czytuje temperaturę z drugiego czujnika i widzimy teraz, że nie ma tej informacji, termometr czytuje temperaturę z tego czujnika. Powiem Wam teraz o funkcjach tego termometru. Możemy sobie podświetlić wyświetlacz, co w ciemnych miejscach na pewno ułatwi nam pracę. Mamy dwie wartości temperatury, jedna to są stopnie Celsjusza, które są wyświetlane w tym momencie, a przytrzymując ten przycisk przechodzimy na Fahrenheity. Wrócimy sobie z powrotem do stopni Celsjusza. Następny przycisk w termometrze to jest przycisk Hold, czyli mamy przytrzymanie temperatury. Możemy w każdej chwili, jeśli mierzymy jakąś temperaturę, żeby zatrzymać pomiar, wciskamy wtedy ten przycisk. I w tym momencie, jeśli złapiemy sobie tutaj ten czujnik, widzimy, że nic się nie zmienia. Powiem Wam też, że termometr ma bardzo szybką reakcję. Czyli zobaczcie, jeśli tylko złapię cieplejszą ręką czujnik, to od razu w ciągu jednej sekundy kilkukrotnie termometr zmienia swoją wartość i w tym momencie rośnie. Jeśli puścimy, zauważymy, że ta wartość zaczyna spadać. I to samo dotyczy się też drugiego czujnika. Na chwilę go podepniemy. Słyszeliśmy sygnał dźwiękowy. Zmieniła się informacja, że jesteśmy na czujniku zewnętrznym. Szybko Wam pokażę, jak to działa w dłoni, ale za chwilę jeszcze wymusimy jakąś większą temperaturę. Pokażę Wam jego kolejne opcje. I widzimy, że też ta temperatura w szybki sposób rośnie. Wyłączymy czujnik zewnętrzny. Kolejna funkcja tego termometru to jest alarm. Jeśli wciśniemy ten przycisk, widzimy, że alarm jest ustawiony na 100 stopni Celsjusza. Zmieniamy to tymi przyciskami. Czyli jeśli chcemy ustawić alarm niżej, jedziemy w tą stronę. Jeśli chcemy go ustawić wyżej, jedziemy w tą stronę. I chcę Wam od razu pokazać, jak działa taki alarm w termometrze. Ustawimy sobie na przykład, jeśli przytrzymamy przycisk, to wtedy szybciej będą nam się zmieniały wartości. Ustawimy sobie na przykład wartość, załóżmy, 45 stopni Celsjusza. Zatwierdzamy przyciskiem Alarm Set. I w tym momencie mamy alarm ustawiony na 45 stopni. Wartość rzeczywista, która jest mierzona, to 21,8 stopnia Celsjusza. Włączymy teraz takie urządzenie grzewcze, które sztucznie podniesie nam temperaturę. I zobaczcie, w jak szybki sposób zmienia się ta temperatura. I w momencie, jeśli osiągnie tą wartość alarmową, ja wyłączę urządzenie, żebyście mogli posłuchać, że włącza się alarm w termometrze. Włączamy i skierujemy strumień powietrza na termometr. I widzicie, w jak szybki sposób ten czujnik reaguje. I alarm w tym momencie daje nam sygnał dźwiękowy, że temperatura została przekroczona. Alarm możemy albo wyłączyć ręcznie, albo wyłączy się sam w momencie, jak ta temperatura spadnie do temperatury poniżej temperatury alarmowej. Wyłączymy go samemu. I jak widzicie, bardzo szybki czas reakcji,
temperatura szybko urosła. W momencie, jeśli nie grzejemy już czujnika temperatury, to widzimy, że temperatura też w szybki sposób spada. I termometr ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Żeby go wyłączyć, wystarczy zamknąć czujnik i widzimy, że termometr gaśnie. I termometr ma też wbudowany w środku magnes. Jest to o tyle przydatne urządzenie, że na przykład jeżeli chcemy użyć drugiego czujnika zewnętrznego, podepniemy go sobie też. Zauważcie też, że mimo, że jest ten czujnik nieotwarty, podpięliśmy drugi czujnik, termometr również się załączył. I załóżmy, jeżeli macie jedną rękę zajętą, tylko jedną ręką możecie mierzyć gdzieś temperaturę, to bardzo ważną i fajną funkcją tego termometru jest magnes. Pokażę Wam teraz tutaj na ścianie. I magnes trzyma nam się ściany, możemy sprawdzać temperaturę, a drugą ręką przystawiać czujnik w miejsce, gdzie jest to niezbędne. Jak widzieliście, prezentowany termometr nie tylko spełni warunki ustawy F-gazowej, co jest konieczne dla serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, ale również znajdzie swoje zastosowanie w wielu innych dziedzinach. Zapraszamy do coolmarket.pl.